Dzień dobry, zapraszam na film. Dzisiaj będzie golenie bałkańskie. Dostałem od Stanisława do przegolenia mydełko Wreto, albo jak to się czyta, Wleto. Ciekawostka, chciałem zobaczyć w Google, co to znaczy. Po serbsku znaczy gotować, a po albańsku zabić. Mydło pachnie przyjemnie. Zapach jest podobny do mydła Wilkinson, jednak jest ono delikatniejsze, takie cieplejsze w zapachu. Mydło jest średnio twarde, można bez problemu łyżeczką wyskrobać. Już je wrzuciłem do mojej nowej miseczki. Przepięknej. Ho, ho. Do golenia użyję żyletek też od Stanisława. Mem. Platinum. Jak mówiłem, mydełko jest serbskie, żyletki tak samo, więc mamy Bałkany jak tralala. Żyletkę wrzucam do maszynki Razor Rock Baby Smooth. Ups. Żyletka jest w dwóch kopertkach. Tak to wygląda. Kleju niewiele. Maszynkę znacie. Moja, jedna z moich ulubionych. Ja większość maszynek mam ulubionych, bo już wyprzedałem te, co mniej lubię. Żyletka leży równiutko. Tak jak należy. Leży jak należy. Po goleniu będzie woda Rallon Sport. Ta znowuż jest z Chorwacji. Zapach bardzo przypomina Hatrika, jest trochę lżejszy. Taki mniej nutek korzennych ma. Pędzel będzie DS Cosmetics. Czarny dzik. W nowym kubeczku. No to tyle. Ściągam brylę. Biorę się za robienie piany. Pianę już dzisiaj z tego mydła robiłem, bo goliłem głowę. I trzeba przyznać, że jest bardzo dobra. Wyszła mi zbyt puszysta. Ale dodałem wody. Stwierdziłem, że no albo się zrobi z tego lejąca klucha i nici z golenia będą. Ale okazało się, że po dodaniu wody zrobiła się piana taka bardzo tłusta, gęsta, kremowa, taka śmietanowa. Trochę wody. Albo trochę więcej niż trochę. Także zobaczymy, co teraz wyjdzie z tej piany. Dla mnie produkty bardzo ciekawe. Nawiązują do tego, co możemy sobie przywieźć z wakacji, co warto przywieźć z wakacji. Ja na wakacjach byłem w Turcji. Widać nową miskę, nowy kubeczek. Ale trochę jeszcze wód przywiozłem kolońskich. Dwa mydełka. W zasadzie kremy, nie mydła. Sporo mydeł toaletowych. To zawsze polecam w Turcji i w Grecji. A dzisiaj mamy Bałkany, Serbię i Chorwację. O, pod czoła się leje. We Wrocławiu dzisiaj 28 stopni. Wilgotność duża, bo padało przez chwilę. Wolałem tureckie 39. Było bardziej suche powietrze.
Kremik już się robi. W sensie piana kremowa. Jeszcze trochę wody dorzucę. Nieco za dużo mydła dałem teraz. Towaru się zrobiło. Piana się już błyszczy. Dobra, bo się pędzel nabił. A miska jest nieduża. Więc jakby co, to jeszcze pomoczę na twarzy tą pianę. Ok. Moczę twarz. Twarz oczywiście wcześniej umyta. Trzeba dobrze oczyścić skórę przed goleniem. Zapach piany jest lżejszy niż samego mydła. Piana jest bardzo gęsta, świetna. Maszynka w dłoń. No po pierwszym przejściu można powiedzieć, że żyletka nie jest najostrzejsza, ale nie jest tak źle jak w przypadku derby. Idzie to płynnie. Nie jest źle. Jak ktoś lubi takie nie najostrzejsze żyletki, sam takie niektóre lubię, to będzie dobry wybór. Na pewno warte polecenia, gdy musimy lecieć z bagażem podręcznym. W sensie tylko z bagażem podręcznym. Drugie przejście. Teraz idzie płynniej. W ogóle nie powiedziałem wam, zaraz prawie dwudniowy. Goliłem się w sobotę raniutko. A mamy niedzielę wieczór.
Poślizg jest średni, nie jest zły, ale też nie jest jakiś tam rewelacyjny. Dodałem trochę wody do piany. Oj. Rozrzedziłem ją. Zobaczymy, jak teraz będzie z poślizgiem, czy tak samo. Sama konsystencja piany się robi świetna. Zrobienie tej piany też jest błysk. Bardzo łatwe mydełko, fajne jest. No, żyletka na trzecim przejściu już skrobię pod włos. No, ale to moje druty, normalka. Golenie przyzwoite, kosmetyki przyzwoite. Dobrze jest. No tu jakieś schowasie, ale już nie będę tego dręczył. Jest dobrze, bardzo dobrze jest. To co? Na koniec ralon. Nie mylić z pit ralon. Dziwna pojemność, 85 ml. O, szczypie. To jeszcze raz, nie? Klasyka. Spiritus Santus. Super woda, polecam. Brylę na nos, żebym was lepiej widział. Na pewno ostrzej. To co? Pierwszy film z tradycyjnego bałkańskiego golenia serbsko-chorwackiego mamy za sobą. Ja już dziś zapraszam na drugi film, bo jeszcze wam pokażę inną wodę i inną pastę do golenia.
Suby, lajki, wiadomo. Dzięki, miłego, cześć.